Wiktoria III, Królestwo Węgierskie, które na początku rozgrywki wypuszczę z Cesarstwa Austriackiego. Będę zdążył do stworzenia państwa danubiańskiego. O, potrzebuję tych terytoriów, więc nie obejdzie się bez wielu intensywnych wojen praktycznie od początków tej kampanii. I nie ukrywam, podczas tej kampanii troszeczkę siadła mi psycha. I po co ja się tak męczyłem? Mam dość! Witam imperialistów, tutaj Lukas. Więc tak, wypuszczone Węgry i powiem wam szczerze, że z jednej strony jest to bardzo potężny kraj z zerową populacją, z 13-milionową populacją. Jak widzicie, nawet jesteśmy dość wysoko, jeżeli idzie o potęgę tego państwa. To, co jest zadziwiające, to to, że Węgry są potężniejsze od Polski. Naprawdę, tak było w tamtym okresie? Ale po kolei, przejdźmy do naszego rządu. Tutaj mamy władcę, właścicieli ziemskich, no i niestety zazwyczaj on ich popiera. Czasem się zdarzyło mieć tutaj przedstawiciela chłopstwa, ale bardzo rzadko i nic innego nie udało mi się wylosować. Gram na tym sejwie, dlatego że mam tutaj dużo agresywnych nacjonalistów, a będą nam oni potrzebni do zreformowania naszego kraju, oczywiście pod kątem działań kolonizacyjnych. Bez kolonizacji obecnie w tej grze praktycznie niemożliwe jest zbudowanie potężnego imperium. Potem oczywiście wraz z biegiem czasu będę spróbował wymienić tych agresywnych nacjonalistów na przedstawicieli wolnorynkowców, ale nawet moi przemysłowcy nie są nimi, więc będzie ciężko. Od razu do mojego rządu wprowadzam kościół katolicki, przyda nam się. No i pierwsze prawo, które od razu będę chciał przeprowadzać, to z 91% poparciem, to oczywiście kolonizacja eksploatacyjna. Jest ona o tyle lepsza, że mam po prostu zwiększony ten przerób wszystkich budynków w obszarach niewścielonych. Wracając do naszego rządu, chcemy promować inteligencję, promować, nie piętnować, i tak samo chcemy promować przemysłowców. Piętnować raczej nie będziemy właścicieli ziemskich, bo muszą stanowić naszą część w rządzie. I co prawda siły zbrojne na razie są dość wysoko, ale poradzimy sobie z tym inaczej. A są wysoko, bo zobaczcie, Węgry mają gigantyczną armię, 120 batalionów. Na początek gry jest to bardzo dużo, tym bardziej, że pod kątem wojskowym jest całkiem nieźle. Tylko Prusy są o nas bardziej rozwinięte i powiem wam szczerze, ja pójdę od razu w rozwój sztab generalny oraz kapiszonów i będziemy też potrzebowali bardzo dużo portów. Portów w tej grze bardzo dużo będziemy potrzebowali, więc żurawie jak najbardziej są nam potrzebne. Chociaż możliwe, że narzędzia byłyby lepsze przed żurawiami i kapiszonami, więc tak to sobie pozmieniam. O, tak wygląda moja ostateczna kolejka. Nie priorytetyzuję kolei, bo Węgry mają naprawdę sporo infrastruktury. Dobra, kolejnym naszym dużym problemem jest brak biurokracji i z tym sobie szybko niestety nie poradzimy, bo sporo nam jej brakuje, a za chwilę będzie nam jej brakowało jeszcze więcej, bo musimy rozpocząć handel z Austrią. W zasadzie importujemy od Austriaków wszystko, czego nam brakuje i wybieram tylko i wyłącznie Austrię. Z Imperium Osmańskim nie bierzemy handlu, bo będziemy mieli z nimi za chwilę wojnę, tak czy siak. I oczywiście potem w drugą stronę eksportujemy do Austrii nadmiar wszystkiego, co mamy. Czyli w zasadzie ponownie łączymy nasze rynki. No i wiecie, boli nas to finansowo, ale ma to swój cel, ponieważ chcemy przekonać Austriaków, żeby nas zaprosili do Unii Celnej i w przeciągu miesiąca, może dwóch, zaproszą nas. Węgry bądź są dość bogatym krajem, dlatego tutaj nawet się nie zastanawiam i buduję od razu na początek 5 sektorów budowlanych w naszej stolicy, w Węgrach Środkowych, i następnie musimy zacząć zaopatrywać się w narzędzia. Od razu dwa warsztaty jak najbardziej potrzebujemy. Dopiero kiedy będziemy mieli te podstawowe budynki, to możemy pomyśleć cokolwiek o urzędach. Jeżeli idzie o budżet, no to widzieliście, że mamy bardzo duże poparcie w rządzie, więc możemy maksymalnie zwiększyć podatki, jak dodać kilka podatków konsumpcyjnych, jak zwykle usługi, napoje alkoholowe i wszystko to, co jest po prostu najtańsze. W sumie reszta się nie opłaca zbytnio. I teraz, jeżeli idzie o rozporządzenia, no to chcemy wsparcie w produkcji zrobić w Węgrach Środkowych oraz wsparcie surowcu przemysłowego chyba w Transylwanii, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tutaj będziemy mieli główne nasze kopalnie żelaza oraz węgla, a też Transylwania Południowa, żelazo, ołów, czy też Słowacja, mamy węgiel, jeżeli chcemy wydobywać węgiel. To może też fajnie zrobić sobie to wszystko osobno. No ale na początek Transylwania Północna. Wykorzystam też trik na zwiększenie naszej autokracji, w sensie tutaj, i będę przenosił utrzymywanie dróg. Tam, gdzie będę coś na początku budował, będę wprowadzał właśnie przywilej na utrzymanie dróg, bo przyspiesza to cały proces budowania, co prawda niedużo, bo tylko 10%, ale zawsze coś. I będzie to wymagało ode mnie rzeczywiście na początku sporego mikromanagementu, bo będę musiał zakończyć budowę i przenieść znowu gdzieś indziej to rozporządzenie. Jest to dość upierdliwe, ale myślę, że opłaca się to robić. No dobra, teraz tak, na rywali bierzemy Imperium Osmańskie, poprawiamy relacje z Rosjanami, z Francuzami, albo
bo nie wyznaczyłem ich jako strefy naszych zainteresowań. No dobra, no to Bałkany są strefą naszych zainteresowań, a pozostałe strefy, no to w zasadzie zostawię na moment, kiedy zyskamy dostęp do morza. No i tutaj, jeżeli idzie o naszych wojskowych, bo też w zasadzie ich od razu potrzebujemy, to mam akurat szczęście, mam siły zbrojne republikanina i widzę, że on jest, no może nie tyle, co jest przeciwny sukcesji, co też nie popiera mianowanych biurokratów, co jest dla nas bardzo dobre. Ewentualnie będziemy wykorzystywali elektów, ale jeszcze zobaczę. Więc werbujemy sobie tego generała. Mamy 70 tysięcy wojska, więc nawet 3-4 generałów możemy mieć. Inteligencja zawsze na propsie. I kolejny autokrata z inteligencji? No dobra, to kolejny z autokraty. I myślę, że musimy... Oh my god, co mi się tutaj wylosowało? No dobra, z inteligencji awansujemy tych generałów. Po prostu zwiększy to siłę tej grupy interesu, co jest dla nas super ważne. Kolejna rzecz, którą też trzeba warto przejrzeć na pauzie, to tak, meble zwykłe produkujemy, kasujemy produkcję lepszych mebli. Jeżeli idzie o narzędziownię, od razu ustalamy lepsze narzędzia, bo mamy wystarczająco żelaza, żeby produkować ich więcej. Zmieniamy centrum miejskie na kościoły niezależne. Nadal będziemy mieli sporo duchownych, no ale wolę mieć biurokratów więcej, żeby inteligencja się nam rozwijała. W którymś momencie będziemy i tak rezygnowali z poparcia kościoła. Jeżeli idzie o nasze sady, tutaj idziemy w sady cytrusowe. Jeżeli dobrze pamiętam, chociaż wilka też potrzebujemy. Tu nie ma dobrego rozwiązania, trudno. Na razie nie bierzemy narzędzia, ale mogę o tym zapomnieć, wam powiedzieć, że docelowo chcemy mieć tutaj oczywiście jak najmniej robotników na polach pszenicy, bo dość sporo mamy tych farm wiejskich, a one wzmacniają arystokrację, więc chcemy ogólnie pozbyć się ich jak najszybciej i wszystko z nich importować. Zwykłe drewno i chcemy używać narzędzi, których nie mamy, więc jak tylko powstanie pierwsza fabryka, będę tutaj zmieniał na tartaki. Armię zostawiamy tak jak jest, bo za chwilę będziemy toczyli wojnę i metodę produkcji na razie zostawiamy taką, jaką jest. Zmienimy od razu ją na lepszą w momencie, kiedy będę miał pierwsze narzędziownie. Sorry, że tak mówię dużo na początku, tak na pauzie, ale naprawdę to jest ważne w tej grze, żeby to wszystko na początku dobrze wam wytłumaczyć, co robię i dlaczego. No i zobaczcie, po chwili możemy wstąpić do Unii Celnej, na czym mi zależy, ale ma to swoje pewne minusy. Alternatywą może być zawarcie umowy handlowej z Austrią, ale to znowu będzie wymagało bardzo dużego mikromanagementu w szlakach handlowych i całościowego wymieniania się tymi wszystkimi dobrami. Ja na razie wstąpię do Unii Celnej, ale całkiem jest możliwe, że w przeciągu, nie wiem, następnych 20 lat z tej Unii wyjdę. Będzie to dotyczyło głównie problemu ze statkami, które mamy. No, w tym momencie ich nie widzę, bo nie mam dostępu do morza, ale dużą część naszych okrętów będziemy dodawali po prostu Austriakom. A bez dużej ich ilości, no to nie możemy myśleć o budowaniu potężnego imperium kolonialnego. I w zasadzie od razu jak dołączyliśmy do tej Unii Celnej, w sumie to jak tylko dołączę, jak mi się wszystko przeliczy, wyjebiście i zobaczcie, od razu jesteśmy na plusie, zmniejszyły nam się wydatki na biurokrację. Rozpoczynamy działania wojenne, moi mili. Podbijamy obszar Wołoszczyzny, niech was nie kusi przenoszenie i tak dalej. Musicie to podbić dla siebie, dlatego atakujemy i będzie w tej wojnie Imperium Osmańskie. I ogólnie ono jest właścicielem Wołoszczyzny, więc przejmie dowodzenie nad całą wojną, co jest super, bo my możemy teraz dodać kolejny cel wojenny, którym jest zdobycie Dobrudży. Możemy też wziąć reparacje wojenne, które też przydadzą nam się na początku, żeby oczywiście rozwinąć szybciej nasz przemysł. Wojsko od razu mobilizujemy i wysyłamy je na front, chociaż nie jestem pewien, czy nie lepiej byłoby mieć jeszcze jakiegoś tutaj do dosyłania, więc jeżeli macie jakieś tutaj opinie na ten temat, to możecie mi dać, chociaż nie wiem, czy one są cokolwiek warte, bo od kolejnego patcha bardzo dużo się w wojsku zmienia. Cel wojenny, no to ustanawiamy oczywiście tutaj atak na Wołoszczyznę w pierwszej kolejności, a następnie na stolicę. I super, teraz mamy możliwość zaproszenia Austrii do tej wojny. Rosji raczej nie zapraszałbym, bo wtedy zawsze jakoś Wielka Brytania ją kontruje. Poza tym Rosja ma niewiele lepsze wojsko od Imperium Osmańskiego i szczerze mówiąc będzie tylko umierała. Naszym celem jest oczywiście, zapraszamy Austrię za przekazanie tego terytorium. Austria się za chwilę zgodzi. Godzisz się? Halo? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ej, jeszcze więcej mogę tutaj zaprosić tych państw. Ciekawe. Ej, to może wezmę tutaj. Dobra, może nie, bo już tak czy siak Imperium Osmańskie się zamartwia, więc możliwe, że zaraz nam odpuści. A mówię, nie chcę, żeby nam nie oddali Dobrudży. Musimy ją mieć jak najszybciej, więc nawet dodam to do głównego celu, że to chcę i na pewno chcemy reparacje wojenne od Imperium Osmańskiego. Więc teraz jak się podda, to tak czy siak wszystko nam odda. A jak się czujecie jeszcze niepewnie, to oczywiście bataliony poborowe, mogłem to zrobić dużo wcześniej, ale w sumie pozwolą nam szybciej skończyć tą wojnę, więc chcemy ją mieć. Je mieć! Do broni! Czas na wojenkę! Austria naciera przez Jugosławię, no ma w sumie dość podobne jakościowo wojsko do osmańskiego, co? To jest mega dziwne. A my nacieramy przez Wołoszczyznę. Ej, czyżby Imperium Osmańskie dostało jakiegoś buffa teraz na start gry? Nie, no oni nawet artylerii nie mają, to o co tu chodzi? No dobra, może mają wysoką defensywę, ale ich wojska są topione i to bardzo. No i narodził nam
się malutki autokrata, to niedobrze akurat. No i przeszło prawo nasze tutaj kolonizacyjne, super sprawa. I teraz kolejna rzecz, to ma możliwość zmniejszenia supremacji narodowej na segregację rasową, co w sumie też będzie fajne, bo my potrzebujemy akceptacji tych wszystkich kultur, które tutaj mamy. Nie wiem, czy one dzielą tutaj jakoś nas. Nie ogarniam tych kultur, więc możecie mi to jakoś wytłumaczyć. Tym bardziej, że my będziemy potem dość sporo Bałkan podbijali, bo tak jak mówiłem, potrzebujemy dostępu do morza. A segregacja rasowa ma dość duże poparcie w tym momencie w moim kraju, bo miałem pewne wydarzenie losowe w tym związane. Niezadowoleni będą tylko drobnomieszczanie, ale jestem w stanie to przeżyć. Serio, nigdy nie zrozumiem, czemu jedne obszary posuwają się tak mało podczas natarcia, a drugie, no, zajmują pół kraju na jedną wygraną bitwę. No i zegar zagłady zaczyna tikać w dół. Wojna raczej już wygrana, no chyba, że coś naprawdę się posypie. Doszliśmy pod Konstantynopol, więc wojna już jest na 100% wygrana. No i Węgry zyskały dostęp do morza, jak i trochę reparacji wojennych, 6,5 tysiąca, dość malutko. Na razie tych obszarów nie wcielamy i też mam pytanie do was, jak sobie radzić z zamętem, bo szczerze mówiąc na ten temat nigdzie nic nie jest jakoś ciekawie napisane. No przyznajcie szczerze, czy jest tutaj napisane, jak to zmniejszać, jest tylko na co to wpływa. Po wojnie zmieniłem już metody produkcji, no okej, jesteśmy nadal na minusie, ale spokojnie, jak tylko zbudujemy pierwsze urzędy, wyjdziemy jakieś 50 tysięcy do przodu. Baczcie, ile mamy podatków niepobranych. No ale teraz, kiedy mamy dostęp do morza i 12 okrętów, możemy wyznaczyć jakieś cele. Pierwsze i takie, na którym mi najbardziej zależy, to jest tutaj dostać się w okolice Etiopii, zazwyczaj Wielka Brytania i też jest tak też tym razem. Zaczyna tutaj kolonizację, no ale trudno, zawsze Oman możemy podbić tutaj i tutaj, też jest to dość wtedy fajne rozwiązanie. Drugie miejsce do kolonizacji, które może nam się przydać, to region Nigeru albo Senegalu. W Senegalu fajnie jest być tutaj, obok Togo. Tutaj są gigantyczne, no może nie gigantyczne, ale są kopalnie siarki, które będą nam potrzebne. Jeżeli będziecie mieli szczęście i uda wam się zbudować 20 okrętów wojennych, żeby desantować 20 tysięcy wojska do Boliwii, to super. Chcecie zwasalizować tutaj te kraje Peru, Boliwia, Chile. Te kraje mają, jakby to powiedzieć, darmowe pieniądze, więc dobrze jest je zdobyć. No ale szczerze mówiąc, my jako Węgrzy to przez 10 lat jeszcze marynarki mieć nie będziemy. I to jest problematyczne. No i zobaczcie, tutaj mamy napisane, że 50% naszych okrętów handlowych trafia ogólnie do nas, cała reszta jest transferowana do Austrii. No i zobaczcie, nasze kolonie nawet dość szybko się rozwijają, szybciej niż kolonie holenderskie, wolniej niż francuskie, a wynika to z tego, tego nie widziałem wcześniej, od tego, ile macie populacji wcielonej. Im jej więcej, tym oczywiście szybciej się kolonie rozwijają. I druga rzecz, o której to zależy, to oczywiście wasz urząd spraw kolonialnych. Czekaj, czekaj, to jest Niger? Tongo? Och, to tu nie chcemy, tu chcemy. No i wreszcie w Budapeszcie budujemy pierwsze nasze urzędy i zobaczcie, jak nam od razu pieniążki lecą. I następnie zajmijmy się wydobyciem węgla. Na początek z 5 kopalni węgla, potem zobaczymy, ile mi żelaza jeszcze brakuje i zajmijmy się właśnie teraz zaspokojeniem takich podstawowych surowców dla naszego kraju. Serbia chce sojusz? A na co mi to? Ja ich podbiję potem. Mamy już stalownie, więc też je chcemy jak najszybciej wprowadzić. W naszych kopalniach zaczynamy używać pomp, co pozwala nam wykonać misję atmosferyczny silnik parowy i tutaj możemy przyspieszyć badania kolei, to jest super przydatne. No okej, mam już wystarczająco narzędzi, żeby znowu zacząć wszystko produkować najbardziej optymalnie, więc zmieniamy wszystkie nasze metody, no może oprócz siarki, bo tej nie mamy, na lepsze. Mamy też lepsze jednostki, no ale jeszcze nie mamy fabryk kapiszonu, więc nie będziemy importowali amunicji, musimy poczekać, aż nam się wybada. Ale jak to wielki głód? Ej, czy to jest jakoś gwarantowane, jak coś popsuje? Ups, to ludzie sobie poumierają, trudno. W sumie w tych naszych koloniach rozpocznijmy budowy portów, tak czy siak się przydadzą. Sojusz z Austrią. Nie chcę być mieszany do jej wojen, więc nie. Chociaż tak, też pomagałoby nam w naszych wojnach. Albo dobra, wezmę ten sojusz, bo przecież za chwilę mamy wojnę z Imperium Osmańskim. Dobra, wprowadźmy też policję wyspecjalizowaną. Powinno to mocno osłabić znowu naszą ekipę rządzącą. Tak, właściciele ziemscy, chociaż cały czas mają te 52%. To strasznie jest ciężkie do pozbycia się. Dobra, jesteśmy sporo na plusie z biurokracją, dlatego możemy wcielić teraz obszar Wołoszczyzny oraz obszar Dobrudży. I w sumie teraz możemy zająć się budowaniem portów. Tak, tu chcemy mieć dużo portów, bardzo dużo portów. Niestety jest tutaj dość mało populacji, więc nie ma sensu budować bazy morskiej. Je dopiero będziemy budowali tutaj dalej, na pozostałych terytoriach bułgarskich. O, ktoś ma wojnę domową i mogę ich atakować? Ja się cieszę. No dobra, nie do końca się cieszę, bo chciałem kolejny obszar morski podbić, a nie mogę.
bo nie należy do Imperium Osmańskiego, no. Więc będzie chyba mała, szybka wojenka o jeden obszar bułgarski. No dobra, mamy dużą przewagę nad wojskiem osmańskim. I w kolejnej wojnie będziemy mieli na pewno już lepsze armaty od nich. Och, ktoś tu dołączył. Sycylia? O, mogłem wziąć od nich reparacje wojenne. Też może trzeba było Serbię podbić. Patrzcie, ile tutaj jest ołowiu, węgla. Też się mogło przydać. I kolejna wspaniała wygrana. Jej. Ciekawe, sultan wygrał bunt chłopski? Jak do tego doszło? Tylko jak zmniejszyć tutaj zamęt? Totalnie tego nie ogarniam. Dobra, mam możliwość jeszcze wprowadzenia podatków proporcjonalnych, co jest w sumie dobre, więc będziemy to robili, a następnie będziemy stabilizowali nasz rząd. No jakby to powiedzieć, muszę zmniejszyć obciążenia podatkowe, bo on jest coraz mniej legitymowany. Już dostajemy troszeczkę więcej radykałów. A nie, jeszcze nie dostajemy. To dopiero tutaj, nieakceptowany rząd się muszę tym przejmować. Okej, to nic nie zmieniam. A kolejna wojna z Imperium Osmańskim dopiero za 4 lata. Szczerze mówiąc, za nasze kolonie i podboje w koloniach się nie biorę, dopóki tutaj nie będę miał 400-600 okrętów, a z tym trochę może mi zejść, bo jestem idiotą i na przykład zapominam przełączać na porty ładunkowe. Okej, to jakaś wojna, Prusy versus Austria i jest niewesoło. Mam przekichane. Ej, to jest spora wojna, nawet Francja tutaj walczy przeciwko chyba nam. Oh my god, dobra, nasz sojusz jest anihilowany, no połączenie Prus i Francji to jest nie do zatrzymania. Oj, będzie bolało. Okej, to jest wojna o przywództwo stworzenia Niemiec, dobra. No i skapitulowaliśmy, ups. Dobra, na szczęście nic mnie to nie kosztowało, nic nie musiałem tutaj oddać. To Austria będzie traciła terytorium. I teraz tak, na takich obszarach właśnie, gdzie macie trochę więcej tej populacji, możecie używać takiego przywileju, który się nazywa, znaczy rozporządzenia, brutalne stłumienie. Okej, zwiększa to wskaźnik śmiertelności w wyniku zamętu, ale w tym obszarze kary do budowy, które mamy, są niższe o 50%. Czyli to wpływa nawet lepiej niż właśnie utrzymanie dróg w danym regionie, jeżeli idzie o tempo budowy. Tylko mówię, kończymy budowę i ja stąd zabieram ten edykt, bo też nie chcę wyludniać tego obszaru. I wiecie co? Ta przegrana wojna to jest chyba moment, w którym możemy zacząć poprawić relacje z Prusami i spróbować z nimi zawiązać jakiś sojusz i za chwilę chyba będziemy opuszczali Unię Celną z Austrią. Ale najpierw potrzebujemy więcej biurokracji i dostępu do siarki, czyli czeka mnie gdzieś tutaj wojna. I teraz, żeby nasze wojsko podczas tych wojen w Afryce nie umierało jakoś bardzo, no to nie opłaca się wysyłać tutaj jakichś dużych regimentów, no albo całego wojska, tylko po prostu jakieś mniejsze oddziały i tak macie przewagę jakościową nad tą armią, która tutaj jest i wojna praktycznie jest wygrana. Ciekawe, bez wojny udało nam się dostać dostęp do tej kopalni siarki, super sprawa. No i oczywiście jak będziemy potrzebowali, no to też możemy zbudować tutaj barwniki i tak dalej. Do brudży dosłownie wykasowałem wszystko inne, żeby działały nam porty na maksa. Dobra, czas się przygotowywać do opuszczenia tej Unii Celnej, bo jakby to powiedzieć, mamy więcej PKB niż Austria. Dlatego budujemy narzędziownie, budujemy w zakłady włókiennicze i tak dalej. A tak to szczerze mówiąc, dość ciężko jest mi zawsze policzyć, czego tak naprawdę będę potrzebował, więc wszystko będę balansował po opuszczeniu Unii. Dobra, mój kraj ma bardzo duży problem z jedwabiem. Co prawda, występuje on w Europie, ale jest dość ciężki do zdobycia. Najłatwiej byłoby go zdobyć z Birmy, dlatego będziemy musieli się szykować do wojny i powiem szczerze, potrzebujemy tak 30 tysięcy wojska, które by mogło się gdzieś tutaj desantować. Czekajcie, w Birmie nie ma jedwabiu. Okej, to w Siamie był. I powoli zmniejszam też już moje podatki, bo coraz bardziej stracimy stabilność naszego rządu, chociaż na razie jest mega stabilne, ale to dobrze, bo radykałowie zaczną się zmniejszać, a będą lojaliści nam szli w górę. Ja nie mogę. Jak to szybko przeszło? Tu mamy biurokratów mianowanych wreszcie. Nie zapomnijmy pozmieniać oczywiście w naszych urzędach tego wszystkiego. Teraz mam gigantyczną rozbudowę kopalń żelaza, bo tak trochę mam ich za mało. I następnie, po tych kopalniach przejdziemy nagle do wojska, ale to niech najpierw się zrobią kopalnie, bo na tym właśnie przyoszczędzę najwięcej na towarach budowlanych. Nasze PKB, zobaczcie, jak szybuje w górę. I w tym samym momencie lepsze pompy. O nie, ale se zaorałem kopalnię żelaza. No ale oszczędności są. Dobra, skoro aż tyle zarabiamy, to weźmy, unowocześnijmy naszą armię. Marynarkę w sumie też. I mam wreszcie szansę przeprowadzić wyłączność kulturową. Super, zależało mi na tym. No i niestety trochę za późno wybudowałem te nasze porty wojenne. One zawsze bardzo długo się uzupełniają. Nie wiem, od czego to zależy, więc możecie mi napisać na przykład, jak zrobić, żeby tutaj szybciej się robili ci ludzie. Nieźle, przekroczyliśmy już 200 punktów budowy. Bardzo ładnie mi idzie tymi Węgrami. No i w zasadzie powinniśmy chyba ruszać dalej z podbojami, chociaż nie jestem pewien, czy nie powinien ruszyć z tymi podbojami właśnie w kierunku Austrii teraz w najbliższym czasie. Wow, oni mają pakt obronny z Rosją, to będzie kłopotliwe. Myślę, że też czas nadszedł, żeby zrobić teraz głosowanie, prawo głosu osób zamożnych. Mam już bardzo dużą klasę społeczną z tym związaną, więc jak najbardziej musimy to zmienić. Na pewno nie chcę wprowadzić powszechności wyborów, nie prąbało mnie to. No i nadszedł ten moment, żeby opuścić Unię Gospodarczą z... Jak się to teraz robi? Halo? Ha!
I tak mnie wywaliło. Kiedy mnie wywaliło? Uwierzycie, że ja nawet nie zauważyłem tego, żeby mnie wywaliło z mojej tej gospodarki? Nie zauważyłem tego totalnie. Może tam, gdzie była ta taka płaska kreska? No dobra, no to będziemy rozwiązywali po prostu sojusz z nimi w takim razie. I będę dążył do zawarcia sojuszu wojskowego z Francją. Chyba, że Prusy by dały radę, bo to byłoby lepsze rozwiązanie. Spróbujemy. Dobra, spróbujemy coś w regionie Kambodży podbić dla siebie. Jeden obszar, nie więcej na ten moment. No ale czy się uda, to zobaczymy. O, czekajcie, boją się mnie, to może oddadzą za darmo. Ej, mam pierwsze wybory. Przekupuję inteligencja piwem, no nie. Ale okej, mi to jest na rękę. Czekaj. To z kim ja tak naprawdę walczę? Na swoje usprawiedliwienie powiem, że tu i tu mają słonia we fladze, ale poza tym są oczywiście w ogóle niepodobne. I mamy nowy rząd. Ten rząd jest co najmniej dziwny. No dobrze, kusi mnie trochę, żeby pójść w wolny handel, bo to jednak zwiększy konkurencyjność naszych szlaków handlowych. Tracimy na cle, okej, 6000, ale będziemy mogli produkować na cały... O! Ale widzę, że mamy możliwość prowadzenia zakazu zatrudniania dzieci i w sumie zależy mi na tym. Bitwa morska, tutaj bez problemu, wygrywamy, topimy ich statki. A jeżeli chodzi o desant, no to rzeczywiście mamy lepszą armię i chyba wygrywamy. Dobra, i na początku, jak już ustanowiliśmy przyczółek, to najpierw oczywiście się tu bronimy. Jak widzicie, przeciwnik ma liczebną przewagę, ale armie już moje są w drodze. A dzięki naszej przewadze technologicznej obrona jest naprawdę łatwa. Oho, tylko jak moje armie są w ruchu, to zobaczcie, zaczyna mi brakować okrętów. Więc jakby to powiedzieć, więcej portów poproszę tutaj, to obok też, jeszcze więcej portów. Dobra, mamy przewagę, to możemy teraz atakować. I w międzyczasie jeszcze drugi desant na południu walnąłem. Lubię tak robić, że najpierw gdzieś w jednym miejscu właśnie zbieramy całą armię przeciwnika, bo zawsze tak robi, że całą armię w jedno miejsce wysyła i wtedy gdzieś desant na tyłach robimy. By God, mam nadzieję, że poprawią te fronty w przyszłym patchu, bo naprawdę ja tu nie wyrobię, no strasznie głupie to. No i super, mamy nasze miejsce na świecie, gdzie będziemy produkowali jedwab. Dużo jedwabiu. Oczywiście w tych naszych terenach niewcielonych, tak naprawdę, bo nie zamierzam tego wcielać, to najlepiej jest wykasować budynki produkcyjne. Nie ma sensu ich tutaj mieć. One i tak praktycznie nie płacą tutaj żadnych podatków. To chyba zmniejszone o 50%. No dobra, czyli płacą połowę, nieważne. Ale mają zwiększone budynki wiejskie, budynki produkujące zasoby. No produkcję o 10%, więc jest to jak najbardziej opłacalne, żeby tutaj mieć te wiejskie rzeczy. Poza tym, pamiętajcie, że tutaj właścicielami są głównie arystokraci. A w momencie, kiedy jest terytorium niezrzeszone, to ich siła głosu jest zmniejszona o 50%. Dobra, pod kątem PKB jesteśmy już naprawdę wysoko, jest niewiele państw silniejszych od nas, więc teraz trzeba nadrobić militarnie i następnie stoczyć wojnę o uznanie bycia wielkim imperium, a potem czas ruszać do boju. Uhuhu, ale się wpakowałem w wojnę, którą no nie myślałem, że będzie aż tak dużo krajów walczyło przeciwko mnie, ale nieważne, bronimy się na razie, muszę poczekać, aż Sycylia wyjdzie z tej wojny, Trypolina i przystąpimy wtedy do ataku. Mamy liberała gospodarczego do zaproszenia dla grup właścicieli ziemskich. Bardzo fajnie. No i wreszcie Sycylia skapitulowała. Teraz powinno być łatwiej na froncie. Bo na razie zobaczcie, ile ja wydałem na tą wojnę, ale straty mam całkiem mniejsze. No nie takie mniejsze. Przeszedłem do ataku. Wreszcie jakaś przewaga. Oh my god, co to jest? Co tu się dzieje? Po prostu zdesantowałem się na tyłach, żeby część wojska Osman przerzucił. I teraz mam przewagę na tym froncie i bitwy zaczynają iść po mojej myśli. Aż nie ukrywam, ta wojna jest mega kosztowna dla mnie. Jaka rzeź tutaj zaszła, zobaczcie, 17 tysięcy kontra ich 74 i u nich prawie wszyscy zginęli. A dobra, i mamy teraz takie brzykie granice. No musimy jeszcze podbić Serbię, ale mamy na razie dużą agresywną ekspansję. Czemu nie mogę ich podbić? Aha, austriacki protektorat. Dobra, wreszcie też robię dużą rozbudowę uniwersytetów na Węgrzech, co przyspieszy nasze badania technologiczne. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał teraz wprowadzić, no nie cenzurę, ale ochronę wolności słowa, bo zobaczcie, rozpowszechnianie technologii plus 25%. Ale potrzebuję w tym celu czegoś takiego, co się nazywa prawa człowieka. No kto by się tego spodziewał? Cesarstwo francuskie. Też kiedyś takie coś zrobiłem. Czekajcie, czemu ja jestem wielkim mocarstwem? Kiedy ja przeszedłem, miałem jakąś wojnę o uznanie? Teraz zadeklarować rywalizację z Austrią. Czemu cały czas Francja wybucha? To jest bardzo denerwujące. Czerwona panika! Ci lewicowcy to zdrajcy naszego narodu. No dobra, komunistów chyba nie wpuszczamy. Tu nie wiem, jak teraz jest z nimi obecnie, więc możecie mi powiedzieć, czy można z nimi zrobić coś fajnego, czy jednak nie. Lub jeżeli macie, mówię, jakieś takie ciekawe pomysły na tworzenie takich dziwnych państw gdzieś, to możecie
możecie mi napisać w komentarzu i zobaczę, może zagram w tym Wiktorię, to by się spodziewał, że o Benin będzie się biła cała Rosja. No kurka. Nie wierzę, że desant na Petersburg się udał. No to teraz tylko i wyłącznie działania opóźniające aż do wygrania tej wojny. Benin zdobyty. Doszło do przełamania frontu, ale to bez znaczenia, bo nadal bronimy stolicy rosyjskiej, więc ta wojna tak czy siak jest wygrana. Mimo serbskiego buntu. No i wydębiłem reparacje wojenne od Rosjan. 50 tysięcy. Wiecie, na co to pójdzie? To pójdzie na wojsko wszystko. Aha! A ja się cieszyłem, że mam sojusz z Cesarstwem Niemieckim, ale to tylko dlatego, że mają wojnę domową. Super! No to teraz czas za dość ciężką wojnę. Siły raczej będą dość wyrównane. Na pewno chcemy, żeby teraz wyzwolili Serbię, na pewno chcemy, żeby wyzwolili Mołdawię i ogólnie, żeby wyzwolili... Ej, gdzie są Czechy? Czemu Czechów nie wyzwalają? Co to ma być? Myślę, że jeszcze wyzwolę z Rosji pewien duży kraj, z którego będę potrzebował potem jednej prowincji, ale to trudno. No dobra, wszystkie fronty raczej zielone, więc jest dobrze. To niemiecka armia, przecież to jest jakiś potwór totalny. No i ładnie, ładnie, znowu zajmujemy stolicę Rosji. Dowolnie i kurka, wygramy tą jedną bitwę i to będzie tyle i znowu będziemy to trzymali do skutku. Wow, nawet w Mołdawii ich przepchnąłem. Jest, wreszcie mamy dynamit, bo przypominam, dynamit w odróżnieniu od nitrogliceryny nie zabija waszych pracowników. Zobaczcie, nitrogliceryna, bum, 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 wszyscy giną. Dynamit jest w zupełności bezpieczny, możecie dać dziecku. Żartuję, nie dawajcie dzieciom. Jakby to powiedzieć, chyba tą wojnę wygrywam. O, wyzwoliłem pewien kraj, super. No i trochę namieszaliśmy w regionie. Teraz będziemy mogli... mogę ich podbić? Tak od razu? No i niestety tutaj musimy podbijać poprzez państwa marionetkowe, bo podbój tych obszarów jest bardzo agresywnogenny. Naprawdę nie wiem, czemu Serbia i Mołdawia tak interesują świat. Nie ogarniam tego. Serbio, no weź się poddaj, no nie rób se jaj, no. Zobacz, że tu jest wojska na granicy. No, było warto walczyć, było. Ten moment, kiedy masz najtańsze zboże na świecie i wszyscy go kupią. Chyba mi brakuje dynamitu, tak mi się wydaje. Trzeba sprowadzić okręty parowe do naszej floty. I szczerze mówiąc, bardziej projekcja siły marynarki mi się przyda. Teraz taka mała, szybka wojenka z Austrią, Francją i tak dalej. O wyzwolenie kolejnych nacji z Austrii. Co prawda naszym głównym celem jest zdobycie Mołdawii pod buta, ale wiecie. Na wszystkich frontach zielono, lecimy, wojna wypada najlepsze. I tak jestem na gigantycznym plusie, bo moja gospodarka robi bry-bry w górę totalnie. Okej, Niemcy się wycofali, trochę niewesoło, bronimy się. Musimy poczekać, aż Francja wyjdzie z tego. Dobra, naprawdę mam duży problem z tymi radykałami. Czemu oni mi tak rosną? Bardzo ciekawe. Inteligencja sprzeciwia się ateizmowi państwowemu, a chłopstwo to popiera. O mój Boże, co tu się stało? Dlaczego nagle Niemcy tutaj są takie duże? No to będzie małe wyzwanie, żeby to pokonać. Mają tylko dwa razy większą armię od nas. Dobra, miałem chyba fuksa. Wojna domowa, już druga w Niemczech. Tutaj się wypuścił Zagrzeb, Lublana. Wykorzystałem moment wojny i udało mi się zdobyć jedną prowincję, dojść do Austrii. Jest dobrze, chociaż tak nie do końca, mam bardzo złą opinię. Znowu muszę dość długo czekać. Ciekaw jestem, czy zdążę do końca gry podbić ostatnie prowincje, których potrzebuję do utworzenia tej nacji. I mieliście rację, ta gra po prostu chodzi tragicznie obecnie. Po 1880 roku to leci tak wolno, ja tu już umieram psychicznie. A jeszcze muszę przynajmniej jedną wojnę stoczyć. Czekajcie, to mi zalicza kontrolę, jak mam państwo poddańcze? Ja nie musiałem tego podbijać bezpośrednio dla siebie? W takim razie podbijamy ostatni obszar. Coś czuję, że Austriacy nie dadzą rady naszej nowoczesnej artylerii. No teraz mi tak zastanawia, czy dało się to wszystko zrobić znacznie szybciej. No na pewno się dało. Skoro musiałem mieć tylko państwa podległe, to może trzeba było jednak powypuszczać bardzo dużo tych państw z Austrii najpierw. I po co ja się tak męczyłem? Ostatecznie mam nawet za dużo prowincji. W tym momencie możemy stworzyć państwo danubiańskie. Czymkolwiek to jest. A what the f... Przecież ja tego już za Chiny nie wprowadzę. Nie! Załamałem się w tym momencie. A jeżeli lubisz patrzeć, jak męczę się w Wiktorii 3, polecam ten odcinek z Japonii, gdzie reformuję szogunat właśnie w nowoczesne państwo japońskie, zdobywając przy okazji parę achievementów.